Szanowni Państwo, na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że jest nam bardzo miło uczestniczyć w tak fenomenalnym wydarzeniu gromadzącym tak dużo młodych, innowacyjnych ludzi. Jesteśmy zaszczyceni, a ja sam mam zaszczyt zaprezentować, może nie projekt, ale zestaw projektów realizowanych w ramach zespołu medycyny regeneracyjnej i immunoregulacji w dziedzinie medycyny regeneracyjnej. Szanowni Państwo, ja osobiście jestem wielkim fanem filmu science fiction. Już niedawno mieliśmy okazję przypomnieć sobie to, co działo się w Gwiezdnych Wojnach, w przypadku X-Menów, przygody Floty Gwiezdnej, a także dość apokaliptyczną wizję Elysium. Wiecie Państwo, co łączy te wszystkie filmy? To, że tam tak naprawdę nie ma problemu leczenia chorób. Nie ma problemu regeneracji, czy nie ma problemu utraty kończyn. Możemy zastępować te kończyny albo to biogenicznymi rozwiązaniami, albo, jak w przypadku Wolverina, możemy sami indukować swoje leczenie. I drodzy Państwo, możemy obserwować, że to, co jest na razie w sferze science fiction, pomału wkracza do naszego codziennego życia. Możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie wyprodukować naskórek do tego, żeby wymienić go pacjentom chorym na epidermolizis bullosa, ale zaraz, to już nie jest science fiction, to są realia. To jest najnowsze wydanie Nature. Szanowni Państwo, tworzymy grupę bardzo pozytywnie nastawionych osób do sfery medycyny regeneracyjnej. Niepodważalnie medycyna regeneracyjna na dzień dzisiejszy jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Stawiamy na rozwój istniejących aplikacji medycznej, ale także chcemy tworzyć nowe rozwiązania. Chciałbym teraz pokrótce przedstawić zestaw projektów realizowanych, które wspólnie łączą się w jeden cel. Chcemy zaopatrywać rany ciężko gojące się, wywołane oparzeniami, wywołane powikłaniami cukrzycy, jak między innymi stopa cukrzycowa, czy projektować organy w warunkach in vitro. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy w stanie osiągnąć czy stworzyć biokompatybilne albo biologiczne rusztowania, na których osadzać będziemy komórki. I w ten sposób w pierwszym projekcie próbujemy wypracować nowe metody tworzenia biologicznych opatrunków czy rusztowań biologicznych z tkanek, które są usuwane podczas zabiegów operacyjnych od ludzi. W ten sposób nie będziemy marnowali tych cennych tkanek, a będziemy mogli wykorzystywać je po odkomórkowieniu do celów medycyny regeneracyjnej albo do celów bezpośrednio leczniczych. Z drugiej strony dostępność komponentów polimerowych, tak jak między innymi hydroksyapatyt czy włókna węglowe, możemy stworzyć sztuczne, biokompatybilne rusztowania, na których również chcemy osadzać komórki. Tym zajmuje się kolega Kamil Grubczak. Szanowni Państwo, czym byłaby medycyna regeneracyjna bez doskonałych sposobów izolacji komórek macierzystych? Jest bardzo mało. Wraz z wiekiem ich liczba dodatkowo się zmniejsza. Dlatego poszukujemy nowych metod lub ulepszamy już istniejące, pozwalające na izolację tych komórek macierzystych lub komórek progenitorowych, które dają nam potencjał do zastosowania w aplikacjach medycznych. Tym projektem zajmuje się Urszula Radzikowska, która obecnie przebywa na stypendium zagranicznym. Szanowni Państwo, jednym etapem jest wytworzenie samego z opatrunku biologicznego. Czy to będzie sam włókna kolagenowe, które będą rozpuszczane przez inne komórki poprzez metaloproteinazy i w ten sposób będą indukowały gojenie się, lub na przykład pod ten wytworzony scaffold biologiczny będą podkładane komórki, na przykład izolowane z tkanki tłuszczowej. Tym zajmuje się kolega Dawid Grot, który próbuje opracować metody, technologie wykorzystania opatrunków medycznych w taki sposób, ażeby były one lepiej tolerowane przez organizm i działały w sposób lepszy. W tym celu wykorzystuje właśnie komórki mezenchymalne izolowane z tkanki tłuszczowej od biorców takich rozwiązań. Innym elementem jest wspieranie gojenia się ran. No bo, drodzy Państwo, możliwe, że będziemy mieli sytuację, w której będziemy mieli opatrunek, będziemy mieli komórki macierzyste, ale jego wgajanie się, jego biokompatybilność będzie ograniczona. Musimy wtedy dokładnie poznać procesy, mechanizmy kontrolujące proces gojenia się w taki sposób, ażeby w odpowiedniej modulacji aktywności również układu immunologicznego móc kontrolować proces gojenia się ran. Tymi zagadnieniami zajmuje się koleżanka
Paulina Syn. I rzecz absolutnie nowa dla naszego zespołu, a mianowicie sposób, w jaki komórki różnicują się w komórki macierzyste czy komórki progenitorowe, przeróżnicowują się funkcjonalne komórki funkcjonalne komórki tkankowe. Szanowni Państwo, w tych badaniach wykorzystujemy nie tylko czynniki białkowe, ale również poznajemy mechanizmy, w jakich między innymi przy małych niekodujących, wykorzystanie małych niekodujących fragmentów RNA, które mogą wspierać lub kontrolują proces różnicowania się nie tylko komórek progenitorowych, komórek macierzystych, ale również komórek układu immunologicznego. Szanowni Państwo, jesteśmy grupą młodych, ambitnych ludzi, którzy zgromadzeni wokół naszego lidera, profesora Moniuszki, działają od 4 lat. W tym czasie udało nam się odnieść pewne już sukcesy. Opublikowaliśmy ponad 55 prac o łącznym impact factor 158, a potwierdzenie naszych innowacyjnych działań są 3 złożone wnioski o ochronę patentową, które mają dużą szansę na uznanie. Drodzy Państwo, zdobywamy fundusze z Narodowego Centrum Nauki, w ramach funduszy ministerialnych oraz realizujemy 2 projekty StrategMed. Bez tych funduszy nasze pomysły nie miałyby szansy realizacji. Współpracujemy z jednostkami z Polski, ale też z zagranicy. Medycyna regeneracyjna w Polsce jest bardzo rzadka. Nie jest częstą tematyką podejmowanych badań, choć jest coraz częstsza. W przypadku województwa podlaskiego jesteśmy jedyną jednostką zajmującą się tą tematyką. Dlatego też współpracujemy z Uniwersytetem w Heidelbergu, z NIH-em, z Uniwersytetem w Louisville oraz z SIAF-em do tego, ażeby nasze pomysły miały też odpowiednie narzędzia, żebyśmy my zgromadzili odpowiednie narzędzia do realizacji naszych pomysłów. Szanowni Państwo, jesteśmy na etapie badań podstawowych, badań przedklinicznych. Pewne aplikacje w niedługim odstępie czasu będą testowane również w kolejnym etapie badań przedklinicznych, czyli z wykorzystaniem modeli zwierzęcych. Każde zakończone badanie podstawowe powinno się kończyć ochroną własności, dlatego też nie pokazuję Państwu zbyt wielu szczegółów, tak ażeby nie ujawniać rzeczy, które powinny do momentu uzyskania ochrony pozostać tajemnicą. Mamy nadzieję, że większość z tych technologii medycznych, które na dzień dzisiejszy próbujemy rozwijać, trafi do rutynowej praktyki lekarskiej po to, ażeby rany ciężko gojące nie były problemem. Drodzy Państwo, laboratoria Zakładu Medycyny Regeneracyjnej są z całą pewnością tym miejscem, gdzie to, co do niedawna wydawało się zupełnie niemożliwe lub znajdowało się w sferze science fiction, mogło spotkać się z rzeczywistością. Nas nie interesuje dotarcie do Marsa, nas interesuje to, co jest za nim.